Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori 152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek od spania do trzeciej i od razu idziemy złapać osobę, która... Wynoś się z mojego łóżka! Spokój się, kobieto. Osobę, która jest odpowiedzialna za kradzież broni. Powinna wpaść w naszą pułapkę i być na danym miejscu, gdzie potrzebujemy właśnie iść. Miejmy nadzieję, że ją tutaj spotkamy. Bo jak nie, to będzie bardzo mi smutno. O, proszę bardzo, już przyszła nasza zguba. Która chce mnie zagadać. A kogoż my tutaj mamy? Witam pana, który tutaj maczał paluszki w tym wszystkim. No, nikogo innego tu nie ma. Więc jesteś zdrajcą. Cóż, stary, widzisz, jak łatwo można pomylić się co do osoby. Złapałeś się na moją przynętę, tak jak inni głupcy. Wygląda na to. Tylko jednego nie zrozumiem. Jak ci się udawało porozumiewać się z Budem? Przez ten cały czas uważałem Rajmunda za zdrajcę, ponieważ tylko on miał dostęp do więźniów. No cóż, wpadłem na doskonały pomysł. Pomagałem kucharzowi Jonatanowi zanosić jedzenie więźniom. W jedzeniu zawsze ukrywałem notatkę dla Buda. I odwrotnie, zostałem poinformowany, kiedy później odebrałem od niego puste naczynia. Bud kładł notatkę do pustego dzbanka po wodzie. Rajmund nigdy tam nie sprawdzał. Genialne, prawda? Sprytnie, pomyślałeś o tym wszystkim. Ale powiedz mi, dlaczego to robiłeś? Po co było oszukiwać własnych kolegów? Po co? Z powodu złota, chłopcze. Będąc żołnierzem, całe swoje życie ryzykowałem głową w imieniu króla. I co? Raz w miesiącu dostaję swój mizerny żołd. Ale teraz wszystko będzie inaczej. Rozumiem. Chcesz nachapać się więcej złota. Tak. I zrobiłbym to, gdybyś nie stanął mi na drodze. Gdyby to ktoś inny mnie zdemaskował, postarałbym się go przekonać, aby przyłączył się do nas. Ale zbyt dobrze ciebie znam. Chcesz zostać paladynem, a to znaczy, że jesteś całkowicie oddany królowi. W tym masz rację. Nie zamierzam wchodzić z tobą w układy. I dlatego radzę ci, abyś natychmiast się poddał. Zapomnij o tym. Tylko jeden z nas wróci na zamek żywy. I to nie będziesz ty. Dobra, Jezu. Flint. Dojrałeś się. Serio? Zobaczymy. No widzę, że w sumie jest git. Flint nie jest jakimś trudnym przeciwnikiem. Podobno powinniśmy go nie zabijać. Także nie zabijajmy go. Zobaczymy, co on powie. I w ogóle. Zobaczymy. No, przestań już gadać. No dalej, Flint. Placzi na ciebie czekają. Pach. Jeśli myślisz, że pójdę do więzienia z własnej woli, to się mylisz. Najpierw musisz mnie złapać. To nie będzie trudne. Zatrzymaj się. Chodź za mną do zamku bez dalszych kłótni. I nie próbuj ponownie uciekać. W przeciwnym razie nie będę już dla ciebie tak łaskawy. Tak, tak, w porządku. Flint wie, kiedy przegrał. Następnym razem zobaczymy. Dobra, chodź, mordo. Którędy by cię tutaj zaprowadzić, żeby było dobrze? Na szczęście potrafisz schodzić. No, dobra, moi drodzy, mogę sobie pogadać teraz troszeczkę do was przy okazji. Więc nagrywam dla was kolejny raz odcinki na zapas. Jak wy oglądacie ten odcinek, to już jest u was po świętach, jest bodajże 28 grudnia. Jak ja nagrywam ten odcinek, u mnie jest 22 grudnia. Dzisiaj sobie też pomontowałam dla was właśnie odcinki na święta. Wiecie, spowodowane jest to tym, że faktycznie bywa z tym wszystkim różnie.
No, a mi się już zaczynają powoli egzaminy po powrocie. Sesja, te sprawy. Powiem wam, że jest naprawdę tego dużo. No i podjęłam taką decyzję, że muszę chociaż trochę ponagrywać na zapas tych filmów, żeby to jakoś wyglądało. No bo tak to może być całkiem krucho. Nie powiem, że nie. Może być nawet bardzo krucho. Także cóż, po powrocie od rodziców od razu biorę się za naukę. A teraz sobie ponagrywam do końca roku już dla was filmy. Konkretnie mam do nagrania 2 plus 1 na 1 stycznia. Także myślę, że tak to właśnie zrobimy. I później też będę nagrywała dla was podsumowanie właśnie po świętach. Także mam troszeczkę pracowite teraz dni i czas. W ogóle lokatorka sobie nie załączyliśmy jeszcze dzisiaj. Tu widzę, że się coś urodziło na dole. Chyba, że to są ci przemytnicy. Mogli się właśnie rozwalić po całej mapie. Mam bardzo duży dylemat, w co mam wydać punkty nauki. Wiecie? Czy ja mam go zaprowadzić do Herbranda? Wydaje mi się, że tak. Tylko, że najlepiej to by było do Herbranda, jak on tutaj jest za dnia. Chyba, że od razu mam go do lochu wpierdzielić? Nie wiem. Co mi mówi tutaj ten? Osadzić go w lochu. Czyli idziemy do lochu, do Raimunda. Mamy od Flinta jego rzeczy, więc tutaj też nie ma z tym kłopotu. Musimy otworzyć jego kuferek i zobaczyć, o co tam chodzi. Ten klucz Marboda to ja chyba wyrzucę gdzieś indziej, bo co tutaj przebiegam, to on mnie rozprasza. No nie wiem. Powiem wam taką ciekawostkę, że jak za pierwszym razem grałam tutaj w Odyseję, to zabiłam Flinta. I wtedy troszeczkę to zadanie ma inny przebieg, to znaczy mają do nas trochę pretensje, że on nie żyje. Więc tym razem postanowiłam go oszczędzić i go, że tak powiem, złapać. Jeżeli nie wypali tutaj wprowadzenie go do Raimunda bezpośrednio, to idziemy do Herbranda z nim. Okej. A czy ja mogę cię tak po prostu, nie wiem, zamknąć? Czego u diabła chcesz? Już jesteśmy. Myślę, że to będzie twój dom przez kilka ładnych lat. Drań. Pewnego dnia ci się za to dostanie. Tak, tak. Możesz o tym pomarzyć. A gdzie ty, kurwa, idziesz? Aha, ty masz drugą celę. Dobra, to ci aż otworzę. Masz. Wejdź sobie. To sobie zabieram. I zamykam cię. I ciebie w sumie też. Cholera. Czekaj, Roland. Co się dzieje? Po co przywlokłeś tu Flinta? A czego dlatego, że potajemnie prowadził interesy z przemytnikami broni. Twój więzień Bud też był w to zamieszany. Przekazywał przez Flinta wiadomości i używał go w charakterze łącznika ze swoimi wspólnikami. Muszę powiedzieć, że początkowo podejrzewaliśmy ciebie, ale potem... Hej, chwileczkę, Roland. Nie tak szybko. Musisz mi teraz to wyjaśnić. Nie, Raimund. Nie mam na to czasu. Później spytasz o wszystko Herbranda. Dobra. Czy my idziemy do Herbranda? Dobre pytanie. Tak jest. Nabór na statek? Nie. Zaginiona broń. Tak, no to będziemy musieli się tym zająć. Mam jeszcze kufer Flinta do otworzenia. Ale myślę, że najpierw jednak Herbrand. Jak już jestem tutaj w tej części, to najpierw możemy jego poinformować. Dobra. Gdzie jest Herbrand? Tu jesteś. Świetnie. Znalazłem zdrajcę. To był Flint. Flint. Cóż, to naprawdę niespodzianka. Ale jak wszedł w kontakt ze skazańcem? Bardzo łatwo. Wiadomości, które wymieniał z więźniem, były ukryte w jedzeniu. Cóż, wszystko jasne.
W takim razie wydaję ci rozkaz aresztowania zdrajcy i zabrania go do lochu. Potem znowu do mnie przyjdź. Aresztowałem Flinta i umieściłem go w lochach. Bardzo dobrze. W końcu udało zakończyć się ten nieprzyjemny incydent. No i świetnie. To, żeś mi pomógł, Herbrand, naprawdę. Wiecie co, jak już tutaj jestem, to przy okazji przejdźmy sobie do biblioteki. Aha, bo do biblioteki się można teleportować w konkretnych godzinach. No tak. To musimy się przespać na przykład do godziny... Bo ja wiem, trzeciej? To chodźmy najpierw otworzyć kufer Flinta w takim razie. Wiecie, bo chciałam to sprawdzić. Jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o kwestię Sejana i tej biblioteki, żeby to pozamykać. Dobra, kufer Flinta. To był właśnie jedyny kuferek, który był zamknięty, jak możecie pamiętać. Tu jest kufer Flinta. Miał 250 sztuk złota. Spodziewałam się czegoś lepszego tutaj, nie powiem, że nie. Czy mamy jakieś nowe wiadomości? Na przykład tu jakaś książka, a to nie. Dobra, troszeczkę więcej mamy monet. Może być. I sakiewkę. No dobra, to myślę, że tak. Prześpimy się w swoim łóżku. Do godziny. A dajmy na to do północy. I spróbujmy się dostać do biblioteki. Okej, jesteśmy w bibliotece. Zobaczmy, czy Sejan jest tutaj. Słyszałam jakieś drzwi, więc możliwe, że on tutaj jest. Albo nie. Kurde, niedobrze. Czym? Bo mówił, że będzie w bibliotece, a jego tutaj nie ma. A gdzie ja sobie zrobiłam zapis? Ostatni quick save. Aha, przed otwarciem skrzynki. Dobra, to niech tak będzie. Że się wczytam jednak. Weźmiemy sobie te rzeczy. I nie wiem, co dalej. Coś z tą biblioteką jest nie tak. Dobra, węzeł opowiedział mi o bibliotece. No nie wiem, mam nadzieję, że jakoś to rozwiążemy. Na razie może to zostawmy. No tak, kwestia przemytników. To jest rzecz, którą potrzebujemy zrobić, ale potrzebuję troszeczkę się uzbroić. Aha, dobra. Jeszcze to mamy kwestię, więc sprawdzimy to zaraz. To jest właśnie ta korbka, gdzie już byłam kiedyś i właśnie się zastanawiałam, czy mogę coś z tym zrobić. To było chyba tutaj. Tak jest. I sprawdzamy to. Teraz wiem, jak stary Kwaniaje i Flint wywlekał broń z zamku. Wykorzystywał do tego stare kołowroty od bram. Przymocowywał do linki paczki z bronią i spuszczał je w dół. Na dole broń przejmowali ludzie Stolna. Jednak teraz położyłem temu kres. Okej, okay, kwestia jakby zdrajcy jest zamknięta, tak? Tak, to świetnie. No to zaginiona broń nam została. To powiem tak. Udamy się do Bruna i trzeba się będzie czegoś wreszcie nauczyć. Mamy całkiem niezłą broń. Obrażenia cięte 60. Wymagana siła 40. Dobra, ja już próg ten przeskoczyłam. Czyli w sumie broń jednoręczna mamy na razie tylko nieprzeskoczony próg, ale wypadałoby może dać jednak w siłę i w zręczność troszeczkę. Chwała Inosowi!
Zaraz, bo Herbrand już schodził, to znaczy, że Bruno jest gdzieś tutaj? Chyba, że Bruno się gdzieś tam zapodział nam po drodze. Chwała Inosowi. Może wstaje trochę później. Dobra, Jonathan odwala jakieś rzeczy, czyli wszystko jest po swojemu. Okej, Bruno jeszcze jest w śpiórkolocie. Dobra, Bruno, bo ja potrzebuję mieć trochę lepsze umiejętności jednak. Parowanie tarczą się przyda, ale na razie nie mamy tego w ogóle. A takie pytanie. Jakie obrażenia zadaje moja kusza? Bardzo słabe. Czyli jednak w broń by wypadało iść. Myślę, że możemy sobie dać w siłę piątaka. Nie. Zawsze możemy dać w siłę i w zręczność. Chcesz. 49 siły. Czy może cały level w siłę rzucić sobie? Czy ja wiem? Dobra, dajmy sobie Dobrze. dyszkę w siłę. I niech tak będzie na razie. Potem będziemy tą zręczność troszeczkę podbudowywać sobie jeszcze. No i co? I płyniemy poszukać przemytników. Właśnie, bo jeszcze miałam iść do węzela. Obiecałam wam w sumie. Więc zacznijmy może jednak od niego. No i moja tutaj jakby się sprawdziła przepowiednia, że faktycznie te roślinki, one teraz powychodziły sobie na powierzchnię. Dobrze wiedzieć. Urodziły się tam też nowi przeciwnicy. Fajną mamy tą broń, nie powiem, że nie. Ta gra bardzo dobrze wie, gdzie ja idę i co ja robię. Tu jeszcze wyjdzie jakaś roślinka jedna, wybije się. No to dobrze, świetnie. Dobra, widzę, że atakują pojedynczo dalej. Za niedługo też będziemy mieli kolejny poziom, więc sobie go damy w zręczność. Może nie będę się aż tak przejmować tym, że mnie gryzą. Tak się zastanawiam, czy ja mam jeszcze jakieś mikstury życia Usejana do kupna? Chyba mam. To są te wilki, których najbardziej nienawidzę. Biją się jak młode, a wcale nie są młode. Ja też tutaj jeszcze będę ten teren czyścić, zanim będziemy się w ogóle stąd ewakuować. Że tak powiem. Więc nie ma co się martwić. Witaj i do widzenia. No, widzę, że tutaj się roślinki powybijały. Ale tu jest wszystkiego do zabijania. Widzę, że gra mi tutaj dała naprawdę dużo. Ej, czyli te ścierwojady. Ja chyba już rozumiem, co tu się stało. Wiecie? Ci przeciwnicy, co ja ich widziałam pod ziemią, to były właśnie te ścierwojady, one też wylazły z pod ziemi. To jest troszkę śmieszne, że to tak właśnie działa, no nie?
Nie sądzicie? Ha. Dobra, tu jeszcze jest tyle expa. No i są ci przemytnicy jeszcze tam. Jednak bez zmian. Może to też wylazło? Nie, tu się akurat nic nie dzieje. Dobra, pogadajmy sobie z Wenzenem o przemytnikach. Opowiedz mi. No dobrze. Opowiedzieć ci o rozkwicie przemytu. Przemytu. To znaczy, że na ETH Anos byli niegdyś przemytnicy. Tak, i to przez długie lata. Przybyli z Myrtany i pracowali dla jakichś bandytów. I co takiego przemycali? Jak to co? Oczywiście broń, która została skradziona z naszej zbrojowni. Coś takiego. A jak do tego doszło? W naszych szeregach był zdrajca, który potajemnie sprzedawał broń przemytnikom. W tamtym czasie, komendantem zamku był Lord Sintram. A przy okazji, bardzo zdolny oficer. Między innymi zadbał o znaczne wzmocnienie naszego systemu obronnego. Jeśli mam być dokładny. Innym razem, Wenzel. Więc co tam mówiłeś? W waszych szeregach był zdrajca. Tak. Przez przypadek, zdołaliśmy go zdemaskować, po czym także rozprawiliśmy się z przemytnikami. I od tamtego czasu, znów jest cicho i spokojnie. Ale broni nie udało nam się odzyskać. Przemytnicy w porę ją ukryli. Tu nam się nie poszczęściło. Byliśmy zdania, że na ETH Anos muszą mieć jakąś kryjówkę w rodzaju jaskini lub czegoś innego. Ale i tak nie zdołaliśmy tego miejsca znaleźć. Tyle dobrze, że muszkietów nie mieliśmy w arsenale. Muszkietów. Co to za muszkiety? No dobra, przeniesiemy się nieco do tyłu w czasie. Kilka lat temu, byłem w Myrtanie na pewnym zadaniu. Tam spotkałem człowieka, który miał unikatową broń i był to muszkiet. Czym jest muszkiet? Muszkiet jest bronią strzelecką, jak łuk lub kusza, tylko ma lepszą celność, dalszy zasięg, a także znacznie większą moc rażenia. Tą bronią można nawet trolla powalić, którego strzały lub bełty niezbyt ranią. Niestety, nie miałem wtedy dość złota na kupno muszkietu. A z chęcią nabyłbym takie cudeńko. Nie próbowałeś wrócić do Myrtany, czy też poprosić kogoś, aby ci kupił muszkiet? Nie. Problem w tym, że ten człowiek nie był z Myrtany, a z Arantu. Po prostu, to był zbieg okoliczności, że w tym samym czasie, on i ja pojawiliśmy się w Myrtanie. Prócz tego, do robienia amunicji potrzebne jest żelazo i odlewać ją trzeba na własną rękę, co w sumie wychodzi dość drogo. Wreszcie, aby korzystać z muszkietu, trzeba być bardzo zręcznym, co wymaga długotrwałych treningów. W każdym razie, niebezpiecznie przechowywać u siebie taką broń. Nie wiadomo, różnie z tym bywa. Być może to lepiej, że nie mogłem kupić tego muszkietu. Sądzę, że masz rację. Taka broń może być bardzo niebezpieczna. No cóż, Roland, jeśli naprawdę jesteś tym zainteresowany. Oczywiście, że mnie to interesuje. Opowiedz mi historię o królu szczurów. Brzmi bardzo intrygująco. Nie tylko brzmi, lecz również tak było. Nadal mam dreszcze, gdy sobie o tym wspomnę. To było 30 lat temu. Może 35. Dokładnie już nie pamiętam. Nie przejmuj się tym. Po prostu opowiedz, co się stało. Dobrze. W tym czasie, komendantem na ETH Anos był Lord Sintram. Bardzo zdolny oficer. Między innymi zadbał o znaczne wzmocnienie naszego systemu obronnego. Jeśli mam być dokładny. To wszystko bardzo interesujące, Wenzel, ale na takie szczegóły nie mam teraz czasu. Teraz opowiedz mi o królu szczurów. Lorda Sintrama omówimy innym razem. Dobrze. Więc od razu przejdę do sedna sprawy. Akurat wtedy przydzielono mnie jako kopacza do czerwonej kopalni. Pewnego dnia bardzo ciężko pracowałem i nie zauważyłem, że zostałem sam w kopalni. Wszyscy pozostali już poszli. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, już się ściemniło. Nikogo nie było w pobliżu. Więc pospiesznie ruszyłem do domu, ponieważ doskonale wiedziałem, że po nocach lubią wyłazić na polowanie różne niebezpieczne stworzenia. Wtedy wilków na wyspie było znacznie więcej, niż teraz, a dziki też występowały. Nagle usłyszałem dźwięk, podobny do popiskiwania lub mlaskania. Dochodził od strony jeziora, więc... Od strony jeziora. Tamtędy chciałeś dotrzeć do zamku. Tak. W tamtych czasach ta droga była najbezpieczniejsza. Wtedy tam było mniej dzikich zwierząt, ponieważ wioska była znacznie większa i ciągnęła się prawie do samego obozu myśliwych. A stary tartak działał i znajdowało się tam kilka czat, gdzie mieszkali kopacze.
więc jak już powiedziałem, dźwięki dochodziły od strony jeziora i były wyraźnie słyszalne, mimo szumu wodospadów. I tu, mimo ciemności, zobaczyłem wielką gromadę szczurów, zarówno ogromnych, tak i zwykłych, ogryzających szczątki martwego ścierwojada. Było ich tak dużo, że bardzo się przestraszyłem i chciałem jak najszybciej stamtąd się wynieść. Nagle z ciemności spojrzały na mnie dwa gigantyczne ślepia, a przed sobą ujrzałem zarysy jakiejś ogromnej bestii. Ponieważ miałem ze sobą pochodnie, natychmiast zapaliłem jedną z nich i po tym, co zobaczyłem, włosy stanęły mi na głowie. To był król szczurów. Tak, to był król szczurów. Wiele razy słyszałem o nim tajemnicze historie od swojego dziadka. Zgodnie z nimi, szczury mają swojego króla, który rządzi pozostałymi. Silny, o strasznym wyglądzie szczur, który jest znacznie większy od pozostałych olbrzymich szczurów. Jego podwładni przynoszą mu mięso, więc on sam nadzwyczaj rzadko opuszcza norę. I tu, na Etechaanos, szczury mają swojego króla. Widziałem go na własne oczy. Ogromny, znacznie większy, niż można to sobie wyobrazić. I ten olbrzym rzucił się w moją stronę. Uciekając, biegłem tak, jak nigdy dotąd. A król szczurów gonił za mną. Biegnąc na oślep, potknąłem się o korzeń i upadłem. Usłyszałem zadowolone pochrząkiwanie swojego prześladowcy, gdy nagle... Co się wydarzyło? Usłyszałem głosy zbliżających się ludzi. To byli moi towarzysze, którzy mnie szukali. Zauważyli, że nie wróciłem z innymi i to ich zaniepokoiło. Tak. W tamtych czasach, ludzie starali się trzymać razem. I to mnie uratowało. A co z królem szczurów? Co z nim się stało? Zniknął w ciemności, z której się wyłonił. Z taką ilością przeciwników, nawet on nie poradziłby sobie. Udaliśmy się do domów, a król szczurów nigdy więcej nie był widziany. Czy jesteś pewien, że spotkane przez ciebie zwierzę naprawdę było takie duże? I był to szczur. Naturalnie. Widziałem go tak wyraźnie, jak teraz widzę ciebie. To naprawdę był olbrzymi szczur. No cóż, przynajmniej twoi towarzysze też go widzieli. No, nie tak dobrze, jak ja go widziałem. Później mi opowiadali, że widzieli duże stworzenie. Nie widzieli jednak szczegółów jego wyglądu. Ale możesz mi wierzyć. Wiem, co widziałem. No dobra. To co, myślę, że w takim razie udamy się tam, gdzie powinniśmy się udać, czyli za przemytnikami. No niech będzie. Tak jest, te wszystkie rzeczy teraz się widzę, że pojawiły. Wiecie co, zróbmy taki stały zapis. Wydaje mi się, że dobrze płynę, ale nie jestem w 100% tego pewna. No cóż, zobaczymy, czy nam się uda tych przemytników pokonać. Z tego co pamiętam, to sprawiali dosyć duży problem. Ale z tego też co widzę, to dotarliśmy na miejsce. Dobra, zróbmy zapis tutaj. No wyłaź. Kurde, no gra mnie zmusza, żebym wylazła tamtędy, nie? Może i właśnie, że oni... strzelają też do mnie. Siema, topisz się, czy nie? Mordo. Dobra, widzę, że oboje nie wyjdziemy. Dobra. To są ci, wiecie, tacy bandyci. Wiecie, jak będą tak... O Boże. No nie, jeszcze tamten wylazł z wody, nie? No, powiem wam, że to będzie trudne. Oni niestety właśnie dobrze biją. A to już jest jeden ich minus. Minus też jest taki, że tutaj nie ma innego wyjścia oprócz tego, co jest tutaj. Jedno, co nam zostało, to spindalać.
Uciekaj! Najszybciej jak tylko potrafisz! To się akurat opłaca, wam powiem. Ponieważ później można ich na spokojnie sobie wziąć właśnie pojedynczo od drugiej strony. Proszę bardzo, mamy nawet szczawik królewski. Okej, ładnie. Nam to poszło. Jestem ciekawa, czy tutaj na górę da się wejść. Wygląda jakby się dało, tylko po co? Nie mam zielonego pojęcia, po cholerę ja tu włażę. No dobra. Tu jest właśnie jeden przemytnik, więc można by było zacząć od niego. To nawet nie byłby głupi pomysł. Wiecie, z takim pojedynczym to nie będzie problem. Szczególnie jak mi krycik wejdzie. Fajnie by było, jakbyś przyszedł tutaj tak po prostu, wiesz? Okej, ten jeden biegnie. To też dobrze. To na spokojnie teraz będzie. Jeszcze tamtego jakbyśmy tutaj zgarnęli. Gorzej, że właśnie oni oboje już strzelają potem z łuku. Stój, śmieciu! Nie no, gościu, nie wyciągaj łuku. Chyba cię pogięło. Wow, nawet to obronił. Dobra, ładnie. To z tamtym już nie będzie problemów. Fajnie, bo został nam ostatni. Chodź tutaj. Ten jest troszeczkę jakby lepszy. Pięknie. Kolejny poziom też mamy od razu. I czy tutaj będą na tych łodziach jakieś te bronie? Nie wydaje mi się. Nie, to jest tylko tak kosmetycznie zrobione. Ale nie przejmujmy się tym. Dobra, na razie mi powinno tyle HP wystarczyć chyba. Chodźmy w takim razie do środka. Tutaj chyba już nie będzie przeciwników. Stare dzieje. Na brzegu znalazłem kilka łodzi i jaskinię zamkniętą drzwiami. Może to stara kryjówka przemytników, o których wspominał węzel. Bez klucza na razie się tam nie dostanę. Ale my mamy chyba klucz. No oczywiście. Jest więcej broni. Jest miecz paladyna, o to też nam chodziło, więc. Są też kolejni przemytnicy, to już może być problem. No, szczególnie, że się rzucili obaj. No. Gorzej, że wiecie, tamten strzela z łuku, nie? Czy ja się biję z nim na przyspieszeniu, bo gościu coś tak szybko wywija tą bronią? Że zaczynam się zastanawiać. No stary, gdzie mój kryt? Nigdzie. Chodź tutaj.
Na spokojnie. Z pojedynczymi ludźmi sobie dajemy radę. Bez większych problemów. Dobra, ładnie. Okej, no to dobrze. Co my tutaj mamy? Wypukła skórzana sakiewka, esencję, miecz paladyna. Skręty z bagiennego ziela i troszeczkę innych rzeczy. Jest też kołowrót. Otworzyliśmy sobie tutaj też przejście, więc jest dobrze. Są chrząszcze. Tutaj już byliśmy, tutaj to truchło leżało tego. Wiecie czego. O Boże, jak to się nazywa? Tego cieniostwora. Ale inna sprawa mnie interesuje. Powinnam mieć jednego chrząszcza. Także przechodzimy. Nie bez powodu chciałam pogadać z węzelem o tym królu szczurów, wiecie? Nie wiem, dlaczego mi się tak broń zaczęła nagle świecić. To jest trochę dziwne. Nie powinno się to dziać. Dobra, z tych szczurów nic nie ma. Tutaj się musimy mieć na baczności, to wam powiem od razu. Bo w pewnym momencie te szczury dostają jebla. Zresztą widzicie, ile ich tutaj jest. Właśnie są też takie olbrzymie, więc to nie jest do końca banalna sprawa. One tu potrafią zrobić rozróbę. No właśnie, też te olbrzymie właśnie przychodzą. Się wydaje taka banalna sprawa, ale ja tutaj umarłam kiedyś. Przez te szczurska. Idą kolejne. Albo sobie dał spokój przez chwilę. No, dawaj. Ten jeden olbrzymi szczurek został. Tutaj warto się akurat by było wyleczyć, nawet tą dużą miksturą. Tutaj jest też bardzo łatwo się pogubić. Topielca gdzieś tam słyszałam po drugiej stronie. To też ciekawe. Okej. Ale topielce to chyba nie jest nasz problem aktualny. Tu będzie nasz aktualny problem. W tym miejscu. Chyba widziałam króla szczurów. Albo mi się tylko wydawało. O nie, leci na mnie. Zajął się swoimi kumplami. Do widzenia. 5 mięs było aż z niego, Boże święty. Niebywałe. No i są też jeszcze takie zwykłe szczurki.
Odpalimy sobie pochodnie, bo nie bójcie się, ale ja też nic nie widzę. Pytanie, tak jest, tu jest ta przepaść. Tam byliśmy na górze, tu są te pełzacze na dole i tam też będziemy, ale innym razem, wiecie? Chwilowo weźmiemy sobie teleportację. Teleportację i co, może najpierw do wioski? Do wioski myślę, że najpierw. To będzie dobry pomysł. Powiem wam, że naprawdę zbliżamy się już do wypłynięcia. I tak mi się na początku wydawało, że to nam się raczej nie uda. Ale teraz jestem coraz bliższa temu, że jednak chyba faktycznie w tym odcinku, który będzie 1 stycznia, prawdopodobnie już wypłyniemy. Nie wykluczam tego. Dobra, jest Klaus. Jest Wenzel. Nie uwierzysz w to, Wenzel, ale widziałem twojego króla szczurów. Co ty wygadujesz, chłopcze? Czyżbyś chciał zażartować ze mnie? Nie lubię takich żartów. Słowo honoru, Wenzel. Widziałem twojego króla szczurów i nawet z nim walczyłem. Był otoczony całą armią szczurów, ale to go nie uratowało. To znaczy, że zabiłeś króla szczurów. Naprawdę on nie żyje. Tak. Przebywał w dużej jaskini, wiodącej do ogromnej przepaści. Naprawdę. Może to ta sama jaskinia, którą widziałem w czerwonej kopalni. Całkiem możliwe, ponieważ po tej stronie widziałem przejście dalej w górę i kilka czerwonych pełzaczy. W takim razie to ta jaskinia. Za przepaścią zaczyna się czerwona kopalnia. Tylko tam nie sposób dotrzeć. Szkoda. Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli wznowić pracę w czerwonej kopalni. Ale to, że król szczurów nie żyje, jest dobrą wiadomością. To udowadnia, że naprawdę go widziałem. Dziękuję ci, chłopcze. Teraz inni przestaną mnie uważać za stukniętego starca. No dobrze, czerwoną kopalnią się zajmiemy później. Myślę, że w kolejnym odcinku, bo to już tak się... Tak poważnie się już zbliżamy do tego, żeby... Tutaj się stąd wydostać, z tej wyspy. I teraz tak, idziemy do kogo? Do zamku. Do Herbranda. No z takich pobocznych rzeczy nam została tylko czerwona kopalnia, plus powybijać sobie resztki przeciwników na wyspie. Znalazłem łodzie przemytników i odzyskałem skradzioną broń. Znalazłem trochę broni w jaskini, ale duża część była schowana w łodziach. Dobrze, nasi ludzie otrzymają tę broń jak szybciej. A znalazłeś też miecze paladynów. Tak, oto one. Bardzo dobrze. Problem z przemytem w końcu został rozwiązany. Wykonałem zlecone mi zadania. Odzyskałem skradzione miecze i znalazłem zdrajcę. Tak. Przeszedłeś moją próbę. Idź do Marboda i zamelduj mu o tym. Ale mam jeszcze prośbę. Z powodu zdrady Flinta, nie mamy teraz nocnego strażnika przy bramie. Idź do Ralfa i przekaż mu, że od tej pory przejmuje posterunek Flinta. Stój, żołnierzu. Mam dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Tak. Co mam zrobić? Ponieważ teraz wiemy, gdzie znajduje się jaskinia przemytników, musimy postawić tam swoich ludzi do jej ochrony. Dlatego wysyłam tam rycerza Gotefryda i dwóch rekrutów, Kimza i Kuenza. Ponieważ jesteś jedynym, który zna drogę do jaskini przemytników, zlecamy Rykci odprowadzenie ich tam. Już czekają na ciebie w głównej sali zamku. Dobra, no to tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, wydaje mi się, że już. Mam nadzieję, że mnie nie zagadają. Chyba nie. Biegną tutaj na spotkanie mi, ale chyba mnie nie mają zamiaru ze mną gadać. Mamy też nowy poziom. Więc jeżeli Bruno jest tutaj... Która jest godzina? Nie, Bruno był pewnie... Niech żyje król! ...na dole. A właśnie, do Ralfa miałam iść. Mordo, jesteś tutaj? Tu jest Herbert. A tu jest Bruno. Chcę stać się silniejszym i zręczniejszym. Dajemy sobie plus 5 do zręczności. Dobrze. Stałeś się zauważalnie silniejszy. No to świetnie, naprawdę mi się to bardzo podoba.
Czy tutaj był gdzieś Ralf? Jest. Powiedzmy mu od razu. Tego jest więcej. Mam ci przekazać polecenie od Herbranta. Herbrant. Czego on ode mnie chce? Zazwyczaj polecenia otrzymuję od Bruno. Po prostu przyjmij ten rozkaz. Masz pełnić nocną wartę przy bramie. Dlaczego ma tak być? Nocne zmiany zazwyczaj pełnił Flint. Flint nie będzie miał wart. Okazało się, że jest zamieszany w przemyt broni. Wiedzieć. Naprawdę. To interesujące. Opowiedz mi w szczegółach. Biedakowi można tylko nie teraz, współczuć. Może innym razem. Czy to polecenie jest dla ciebie jasne? Mogę przyjemne ci to nie o jest, rzeczach. Ale co robić? Rozkaz to rozkaz. Wszystko zrozumiałem, nic będę pełnił nocną wartę. No dobra. Tu jest Ginter, nie potrzebujemy teraz Gintera. Nabór na statek, kryjówka przemytników, stare dzieje. Rusznikarz. No właśnie, rusznikarz to warant dopiero. Co z tą starą biblioteką? Aż przejdę się do Seniana, bo mi coś nie pasuje. A do Kuno mogę coś mu powiedzieć? Więc, Kuno, nie musisz już się martwić o swoją broń. Wiem, Rolandzie. Herbrand już mi wszystko powiedział. Dobra robota. Ale, że Flint. Kto by pomyślał? Nie wiem, stary. W ogóle też stać mnie na kolejny eliksir do życia. Więc jak będziemy u Sejana, to też o to się go zapytam. Kurde, no tą starą bibliotekę bym chciała zamknąć. I nie podoba mi się, że na razie nie mogę. Czy Sejan jest u siebie, czy w bibliotece? No nie ma go tutaj, czyli jest w bibliotece. No właśnie. Tylko, że nie da się teleportować do biblioteki. A nie, jesteś tutaj. Ja już cię wyzywam, że cię nie ma. Witam. Siema, stary. Dobra. O Boże, ty masz jeszcze 5 eliksirów? Ja to muszę kupić wszystko. Ja nie wiem, czy mi pieniędzy starczy. O, te zaklęcia można od niego wziąć za darmo. Nie wiem po co. Jajko po piątaku. Co z tą starą biblioteką? To jest bardzo dziwne. Czy ja mam coś na sprzedaż? Mam tą dużą sakiewkę do otwarcia jeszcze. Dobra, stać mnie na jeszcze jeden eliksir tutaj. Ten do many też by wypadało kupić, bo on też jest po 500. Ale te do życia są dużo ważniejsze aktualnie. Wydaje mi się, że damy radę sobie wykupić tutaj wszystko. Bo te miecze na przykład kiepskie mogę sprzedać. Myślałam, że będę musiała to oddać komuś. W sumie nie muszę, więc jak już tutaj jestem u ciebie, to sobie to sprzedam. Nawet został nam jeden miecz paladyna. Szpady nie potrzebuję. Skąd ja mam tego wszystkiego tyle? Te książki to samo. Księga runiczna. List do rodziców to nie. Księga runiczna, obrona. Mapa, te notatki to one są bezwartościowe. Przydatne zwoje. No chyba nie potrzebuję tego. Skrzydła. Opycham mu w to wszystko. Co ja jeszcze mogę sprzedać? Srebrny pierścionek. Świecznik, rozdrabniacz. Jeszcze jedną mam sakiewkę. Skóra gada, dzika. Wilka. Otwieraną muszlę mam jedną. Ja jeszcze mam więcej tych sakiewek. Dobra, chodź tu, chłopie. No i dobra. Czyli na resztę już sobie musimy jeszcze pozbierać. Ale na spokojnie damy radę. 370 mamy życia.
Kurde, naprawdę dobrze, ej, naprawdę, nie? Dobrze, moi drodzy, to co, wydaje mi się, że w kolejnym odcinku weźmiemy sobie zadanie kryjówka przemytników, wykonamy je i myślę, że uda nam się skończyć zadanie Stare Dzieje, ponieważ będę chciała się dostać do kopalni, a to nie będzie problem, jeżeli sobie weźmiemy jednego chrząszczyka. Wystarczy nam jeden, nie potrzeba nam więcej i będziemy w domu. Jest godzinka, która 15, także prześpimy się do świtu. Wynocha z mojego łóżka! Sejan się troszeczkę wkurzy na nas, ale to nic. I kolejny odcinek zaczniemy sobie od teleportacji prosto do węzela, żeby porozmawiać o kopalni. Chociaż nie. Zobaczymy może, czy tutaj ludzie na nas czekają na dole, bo jak tak, to ich najpierw zaprowadzę. Powinni na nas czekać, a jak nie, to się prześpimy do rana. Nie przedłużam już, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film i do kolejnych odcinków. Cześć!